Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek. Witam w programie Z kamerą wśród ludzi. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu szczególnym. To jest ulica Poniatowskiego, dom przedpogrzebowy projektu Maxa Fleischera, architekta z Wiednia, otwarty w 1903 roku. Jest ze mną Marian Jabłoński, detektywa historii. Witam w takim państwa. Miejscu jak dzisiaj, przy takiej okazji jak dzisiaj, nie mogło zabraknąć. Witam Państwa. Oczywiście, wspomniany tu architekt wiedeński, to jedna strona medalu związana właśnie z budynkiem domu, dawnego domu przedpogrzebowego żydowskiego w Gliwicach. Otwarcie bowiem tego obiektu to nic innego jak wieloletnie starania grupy wielu pasjonatów gliwickich o to, aby tenże właśnie obiekt tutaj znalazł swoje miejsce, abyśmy mogli tutaj poznać historię Żydów, o których tak prawdę mówiąc my nic nie wiemy. Gliwiczanie mało wiedzą o tej narodowości. Ja pokażę Państwu, bo przyniosłem specjalnie na tą okazję pocztówki, które pasjonaci organizujący tutaj rozmaite imprezy o charakterze może nie tyle turystycznym, ale historycznym, pocztówki te dołączane były do opowieści o domu oczyszczenia. Proszę Państwa, rok 2012, to początek, kiedy Nowiny Gliwickie zaczęły interesować się tymże właśnie budynkiem i sercem całego projektu ówczesnego była pani Małgorzata Lichecka, którą tu serdecznie pozdrawiam. Ona na łamach Nowin Gliwickich przybliżała wszystkim gliwiczanom historię budynku i to, że ten budynek powinien zostać odrestaurowany, to jest pocztóweczka, którą rozdawaliśmy wtedy około 500 osobom, bo tyle osób przyszło na tą imprezę. Organizatorami są Nowiny Gliwickie, Zikaron, moja grupa Wędrówki z Nowinami, bo takowa wtedy działała, oraz zespół przy Radzie Miejskiej do spraw rewitalizacji domu przedpogrzebowego. To rok 2012. Wszystkie te osoby w jakiś sposób przyczyniły się do tego, że budynek w takiej formie zaczyna służyć gliwiczanom. No właśnie, bo dzisiaj gliwiczanie zwiedzający po raz pierwszy mają okazję wejść do środka, zobaczyć, co udało się ekipie renowatorskiej zrobić z tym budynkiem. Ja również zapraszam Państwa widzów do środka. Zobaczymy, jak to obecnie wygląda. Porozmawiamy z ludźmi, którzy też tutaj dzisiaj przybyli. Wiek XIX to także czas rozwoju gmin żydowskich. Wtedy budowane były synagogi. Pokażemy Państwu na tej wystawie wszystkie zebrane informacje na temat ponad 40 synagog górnośląskich. O historii Żydów, o tym budynku można by prawdopodobnie bez końca rozmawiać. Ale gdyby się udało tak w skrócie takie najważniejsze fakty może przedstawić. Budynek został zbudowany jako obiekt, został zbudowany jako dom przedpogrzebowy łącznie z zakładanym tutaj obok cmentarzem w 1902-1903 roku. 15 listopada 1903 roku odbyło się uroczyste otwarcie, pięknie opisane w prasie, gdzie przemawiał i rabin gliwicki, i przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele gminy żydowskiej, a także przemawiał Max Fleischer, architekt budowniczy, który zaprojektował i kierował budową tego obiektu. Powiedział on między innymi, że zbudował ten obiekt gminie na chwałę, a miastu na ozdobę. I myślę, że po tych 113 latach nadal możemy powiedzieć, że jest to budynek, który służy i działa jako obiekt miastu na ozdobę, jako że po ostatniej renowacji trwającej od 2014 roku
została przywrócona jego świetność. W tej chwili oczywiście on będzie pełnił inne funkcje aniżeli pierwotnie. Przez całe dziesięciolecia był to dom przedpogrzebowy, służył gminie żydowskiej i tej przedwojennej i po 1945 roku. Natomiast teraz jest to nowy oddział Gliwickiego Muzeum, który przyjął nazwę Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. Pamiętam w 2007 roku konferencję prasową w Urzędzie Miasta, na którym wspólnie z panem prezydentem przedstawialiście ten plan przekazania tego budynku miastu celem odnowienia go. Dzisiaj po 9 latach w końcu jest efekt w sumie finalny. No tak, i bardzo się cieszę, no, ale po tym fakcie przekazania, w kilka lat później, w chyba miesięczniku Forbes, zostaliśmy oskarżeni o to, że sprzedaliśmy kawałek cmentarza Gliwickiego. Tam była ta afera z panem Aszkanazym. No już nawet sprostowałem, to sprostowanie się nie ukazało, no ale powiedziałem, no to dziękuję bardzo, to nie jest zarzut, tylko raczej jestem dumny z tego, że po pierwsze nie sprzedaliśmy, tylko podarowaliśmy, a po drugie bardzo chciałem podziękować miastu za to, że przyjęło ten budynek, bo gdyby nie to, to ten budynek prawdopodobnie w tej chwili byłby ruiną po prostu. Może już nie da uratowania. Także jestem bardzo wdzięczny miastu i panu prezydentowi za to, że uratowali ten budynek. A już następna sprawa, to zorganizowanie muzeum, to już jest zupełnie, to już jest inny wymiar. Zwłaszcza, że muszę powiedzieć, że będąc w Muzeum Polin, które się okazało nie naszym muzeum, bo Żydów Śląskich w Muzeum Polin nie ma, byłem również niedawno w Muzeum Żydów Niemieckich w Berlinie i tam też Żydów Śląskich nie ma. Więc to wreszcie to dzieci śląscy byli tacy osieroceni i nareszcie mają swój dom. Także to jest pierwszy taki fakt upamiętnienia faktycznie historii Żydów Śląskich. Z tego się bardzo cieszę. Pani radna Joanna Karweta jest tutaj z nami, dlatego że to od pani działań w poprzedniej kadencji rady jeszcze zaczęło się to odrodzenie, odnowienie tutaj w tym budynku. No tak, przepraszam przede wszystkim za drżenie głosu, ale dzisiaj jest taki dzień naprawdę dla takich ogromnych wzruszeń, bo szczerze mówiąc nigdy sobie nie wyobrażałam, że to aż tak pięknie wszystko będzie tutaj wyglądało w domu przedpogrzebowym. Rzeczywiście było szereg prób zainteresowania samorządu gliwickiego tym obiektem, nadania jakiejś funkcji temu obiektowi. Powiodła się ta trochę taka nieformalna, ale oparta jak najbardziej o narzędzia demokratyczne, kiedy powołaliśmy wspólnie z innymi radnymi w poprzedniej kadencji zespół do spraw rewitalizacji tego zabytku i udało się rzeczywiście później dzięki panu prezydentowi znaleźć pieniądze i doprowadzić ten obiekt do takiego stanu. Ja myślę, że my gliwiczanie możemy być dumni jak najbardziej z tego, że po pierwsze tak wspaniały obiekt zaprojektowany przez wybitnego architekta znajduje się tutaj, ale to jest zasługa oczywiście minionych pokoleń i rozmachu, z jakim działała gmina żydowska w Gliwicach, bo to byli biznesmeni. Przypomnijmy, że Kremniwa tutaj został między innymi przez żydowskiego biznesmena wynaleziony. A dwa, że my dbamy o zabytki, tak? Pokazujemy w ten sposób naprawdę, że które tworzą tą niezwykłą wartość dodaną do naszego zwykłego, zabieganego życia. Ja naprawdę jestem też bardzo, bardzo zadowolona, że ten obiekt będzie działał już od początku lutego dla mieszkańców, że tu będą się odbywały warsztaty dla dzieci, spotkania. Za chwilę, jak tylko zostanie zaaranżowana wystawa, będzie to działało jako muzeum. No także no, najważniejsze w takim budynku to jest nie odnowić, tylko właśnie sprawić, żeby on potem żył dalej. Tak, a dzisiejszy dzień też pokazuje, jak gliwiczanie interesują się tym obiektem, jakie on zajmuje niezwykłe miejsce w ich sercu bo rzeczywiście frekwencja w dzisiejszym dniu jest wyjątkowa, także no trzeba sobie pogratulować po prostu, to jest ważny, wielki dzień dzisiaj. Chcielibyśmy zapytać, jak pani się tu podoba? No bardzo. Tak, bardzo jest. Różnica kolosalna. A miała pani okazję wcześniej obserwować ten budynek, jak on jeszcze był w ruinie? Z zewnątrz tylko, do środka nigdy nie było. No to wiadomo. No. Natomiast no, różnica jest zasadnicza, to nie ma o czym w ogóle dyskutować. Znaczy jest zaskoczeniem ta pani? Znaczy już widziałam wcześniej gdzieś gdzie jakieś zdjęcia, tak, z tego, co się pokazywało w internecie, ale nie, jest ładnie zrobione, rzeczywiście bardzo ładnie. A coś takiego, co najbardziej tutaj pani uwagę przykuło?
No głównie ta sala, tak? I te witraże, które są bardzo ładnie odnowione. Bardzo się pani tutaj przyglądała temu zdjęciu. Dlaczego? Nie, bo był zniszczony bardzo, bo to już dawno, dawno. Dobrze, że oni teraz zrobili remont. Naprawdę. Jak się porównuje te zdjęcia sprzed remontu z tym, co jest obecnie, to jakie wrażenie? No bardzo ładne teraz wrażenie jest. Pięknie. Ale to nie było do niepoznania. Ale pięknie teraz zrobili. Cudownie. A co pani uwagę najbardziej tutaj przykuwa w tym budynku? No co, że pięknie otworzyli, ale chciałam jeszcze zobaczyć cmentarz, ale na cmentarz nie można iść, nie? On jest okazjonalnie udostępniany, natomiast jego stan no, jest taki, jaki jest. No my niestety nie dysponujemy pieniędzmi takimi, żeby tutaj nawet dokonać renowacji muru. Także tu mamy duży problem. Jeżeli chodzi o sam cmentarz, to pracują tu więźniowie z miejscowego aresztu śledczego. I tutaj też ta współpraca jest bardzo dobra, także jeżeli chodzi o sam cmentarz, to jest w miarę zadbany. Natomiast no, mury to już jest inny problem, to są inne pieniądze, to jest kwestia wymogów konserwatora zabytków i tu mamy duże problemy finansowe. No niestety nie chcę tutaj teraz mówić o pieniądzach, no ale pieniądze decydują o tym, czy coś się zrobi, czy nie, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, czy nie. 1903 rok to był okres, kiedy Żydów w Gliwicach było bardzo dużo i to były też bardzo istotne dla rozwoju miasta osobistości. Tak, w XIX wieku i w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku ta społeczność żydowska miała istotny wpływ, wkład w rozwój całego Górnego Śląska, całego regionu. I to będziemy pokazywać na naszej wystawie historycznej, którą dopiero która jest w trakcie przygotowania i mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze w tym roku ją zrealizować. Będzie to prezentacja historii Żydów górnośląskich od średniowiecza po czasy współczesne, jednak z głównym naciskiem na wiek XIX. Przemysłowcy, właściciele ziemscy, intelektualiści, naukowcy, literaci. To są niezwykłe nazwiska, które wniosły tutaj ogromny wkład. Może procentowo nie była to społeczność liczna, w zasadzie w żadnym z miast górnośląskich w XIX wieku ta społeczność nie przekroczyła 20% mieszkańców, ale ich wkład był niezwykle znaczący. Dość przywołać takie nazwiska jak Friedlander, Kulczyński, Karo, Troplowicz, Frenkel, Pinkus, Haze. Można by było długo o nich mówić. Wszystkie te postacie rodziny zostaną zaprezentowane na wystawie. Stoimy w Muzeum Żydów Śląskich, które jest jedynym miejscem praktycznie takim zorganizowanym, gdzie ta historia Żydów Śląskich może być oglądana. Biorąc pod uwagę, jak bardzo bogata jest to historia i jak dużo Śląsk Żydom zawdzięcza, no to takie miejsce po prostu musiało powstać. Musiało, a ja rozumiem też trochę może środowiska nawet żydowskie, polskie z Warszawy, że nie bardzo chcieli może organizacji takiego muzeum u siebie i nie chcieli, dlatego że jeżeli przypomnimy sobie, że z czterech górnośląskich laureatów Nagrody Nobla dwóch było Żydów, a jeszcze jedna pani miała korzenie żydowskie, no to w tym momencie może nie wszystkim to pasuje, że w zasadzie tutaj my mamy co najmniej tyle samo albo i więcej laureatów Nagrody Nobla niż reszta Polski. I być może dlatego Żydzi Śląscy nie znaleźli się w Muzeum Polin. Nie jesteśmy znawcami historii Żydów. Ja uważam osobiście, że jakby historia Żydów teraz jest taka w ogóle pominięta, tak? Że tak naprawdę okazuje się, że oni byli z nami przez setki lat, a my teraz jakby zupełnie o tym nie mówimy, nie przyznajemy się do tego, nie wiem, jakby... Taki budynek to będzie okazja, żeby właśnie zacząć. Tak, myślę, że tak, że to będzie takie dobre nawiązanie i myślę, że może też ocieplenie wizerunku, czy jeśli ktoś ma jeszcze antysemickie poglądy, to może na okazja do ich zmiany. A jakie wrażenia z tych pierwszych minut tutaj pobytu? Generalnie, jeżeli chodzi o architekturę, jest to jakby nawiązanie do historii, pooglądanie tych kwestii gotyckich budynków na Górnym Śląsku. Kwestia witraży, które tutaj zostały odnowione, jest też bardzo ciekawa, także architektonicznie jak najbardziej warto zobaczyć i pooglądać coś takiego. A z tej historii Żydów, czegoś się Państwo dowiedzieli nowego?
Wie pan, no, pytanie jest trudne. Czy myślę, że tak, że jak głęboko, jak daleko ona sięga, tak? Czyli na przykład na tamtej tablicy jest napisane, myśmy dopiero przyszli, więc jakby nie zdążyliśmy się zapoznać, czego nowego dowiedzieliśmy się. Myślę, że to jak głęboko przede wszystkim, nie? Jak ona jest długa. Jak bardzo my jesteśmy związani ze sobą. Nie? Najstarsza informacja o Żydach na Górnym Śląsku pochodzi z dokumentu związanego z miastem Olesno, który pochodzi z 1226 roku. Czyli XIII wiek to już na pewno czas, kiedy oni tutaj byli. Ale te fale osadnictwa Żydów na Śląsku zmieniały się. Był czas, że przybywało ich tutaj więcej, później były prześladowania i zakazy osadnictwa Żydów poprzez wiek XV. Jedynie w Białej koło Prudnika mogli oni cieszyć się z pełnią swoich praw i mogli nadal tam się osiedlać, dlatego stało się to takim znaczącym skupiskiem osadnictwa żydowskiego, miejscowość Zilc, czyli dzisiejsza Biała. Z kolei w wieku już XVI, XVII i XVIII pozwolenie na osadnictwo dawane przez władze i austriackie, i później władze pruskie doprowadziły do tego, że coraz bardziej ta liczebność rosła. Podoba mi się w stosunku do tego, co było wcześniej, bo to znaczy jakby to, nie wiem jak to powiedzieć, no, że wcześniej w sumie nic tu nie było. Znaczy wcześniej nic nie było, ale to miało klimat taki opuszczony. Teraz jest tak bardziej unowocześnione i wygląda to ładnie, aczkolwiek już nie ma tego klimatu starego budynku, przynajmniej w moim odczuciu. No. No i oprócz tego tak, no, w zasadzie taka z ładnych rzeczy jest tu tylko ta sala, bo te inne to są powiedzmy takie no, mniej, znaczy już no, takie przystosowane pod wystawę, a nie pod zwiedzanie. No. Ale to też mały budynek jest. No. Też na razie jeszcze w zasadzie to jest remont, jeszcze nie ma tej wystawy, są tylko takie tablice. Jak pan ocenia to, przysłuchiwał się pan może tym prelekcjom, które tutaj były? Tak ciężko było słychać, ale tak mniej więcej usłyszałem. No. Coś pana zaciekawiło? Znaczy, no, zaciekawiło mnie jedynie to, że w przyszłości będzie tu ta wystawa z prawdziwego zdarzenia i myślę, że wtedy może być naprawdę ciekawiej. No i tyle. Interesuje pana bardziej budynek, czy bardziej historia Żydów? Co skłoniło pana, żeby tu przyjść dzisiaj? Znaczy, szczerze mówiąc, bardziej budynek, ponieważ interesuje mnie ta architektura gliwicka. Pod względem historycznym trochę mniej, aczkolwiek też właśnie z historii wynika to, jaka była architektura i to może no, też po części, aczkolwiek nie bardziej właśnie ten wygląd wizualny, ponieważ lubię robić zdjęcia, no, może tak bardziej właśnie z tego powodu. To może dwa słowa o architekturze, bo to jest taki dość dobry przykład neogotyku w Gliwicach, którego jest dużo oczywiście, ale no, nie wszystkie neogotyckie budynki w Gliwicach zaprojektował Max Fleischer. Zgadza się. Znaczy, z takich neogotyckich to ja znam jedynie tak, znaczy może nie jedynie, ale tak najlepiej Kościół Świętego Bartłomieja, ponieważ to też taki dobry przykład neogotyku i to jest moja parafia, więc jako tako też właśnie no, on ma taki klimat neogotycki, a poza tym też jako ta parafia Święta Bartłomieja jeszcze pobliżu niego stoi taka stara Bartłomiej i to jest już taki przykład architektury romańskiej, no i tak właśnie też po części to mnie zainteresowało architekturą, potem już rozszerzającą się na większość Gliwic. No. Pytałem dzisiaj osoby zwiedzające ten dom przedpogrzebowy, co najbardziej w tym wnętrzu przykuło ich uwagę. Odpowiem również za siebie. Otóż moją uwagę najbardziej przykuła ta umywalka marmurowa, którą widać za moimi plecami, ale oczywiście to nie jest jedyna atrakcja, którą można tutaj zobaczyć. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby przynajmniej na chwilę do tego budynku wstąpić, jeśli tylko będzie w kolejnych dniach taka możliwość. Ja już się dzisiaj z Państwem żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.